Rachunek sumienia jest tak samo jak każda nasza inna modlitwa, rozmową z Bogiem. Można do rachunku sumienia stanąć tylko wobec swoich grzechów i będzie to tylko spotkanie z oskarżeniem, a można spotkać w tym doświadczeniu także Boga, który jest światłem. A potem spowiedź będzie już samym zaświadczeniem o światłości. Dlatego na początku rachunku sumienia wołamy o dar Ducha Świętego, o to, żeby przybył i oświetlił to, co się wydarzyło w naszym życiu. Aby przyszedł i dał nam światło, byśmy mogli zobaczyć, co nam przeszkadza, co było w nas złe i niewłaściwe. Przyjdź, Duchu Święty. Ty, który dajesz światło na nasze sumienia. Pokaż nam nasze grzechy, bo tylko Ty potrafisz to zrobić z miłością, bez żadnego wyrzutu. Daj nam także siłę i odwagę, byśmy potrafili stanąć w prawdzie, w Twoim świetle. Przykazanie pierwsze. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Pokaż, Duchu Święty, czy uczyniłem kogoś lub coś swoim Bogiem. Było ważniejsze od Ciebie, od modlitwy, od spotkania z Tobą. Czy jakiś Bóg związał moje życie i nie potrafię już bez Niego się obyć? Pokaż mi teraz, Duchu Święty, wszystkich moich bogów, wszystkie bożki, abym mógł się od nich uwolnić. Przykazanie drugie. Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno. Pokaż mi, Duchu Święty, te sytuacje, kiedy Twoje imię było tylko przerywnikiem w zdaniu. Kiedy już o Tobie dawno zapomniałem, ale jeszcze używam Twojego imienia. Pokaż mi te wszystkie sytuacje, w których używałem Twojego imienia, aby łączyć je z wulgaryzmami, aby przeklinać kogoś, aby życzyć komuś zła. Pokaż mi te momenty, Panie. Przykazanie trzecie. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czy pamiętałem, że niedziela to jest dzień Pański? Pokaż mi, Duchu Święty, te momenty, te niedziele, które uczyniłem dniem swoim, w którym nie pamiętałem, że to jest dzień mojego Pana. Te momenty, w których całkowicie o Nim zapominałem, pamiętając tylko o sobie, o drugim człowieku, o przyjemności, o odpoczynku. I uczyniłem z tego dzień własny. Pokaż mi, Panie, też te momenty, kiedy mogłem być na Eucharystii. Było to w zasięgu mej ręki, a jednak z błahych spraw rezygnowałem z tej obecności. Przykazanie czwarte. Czcij ojca swego i matkę swoją. Oświeć, Duchu Święty, relacje do moich rodziców, do tych wszystkich momentów, kiedy z nimi rozmawiałem, żyłem, miałem im usłużyć, słuchałem ich. I pokaż wszystkie moje błędy. Czy potrafię za nich się modlić? Czy pamiętam o tym? Pokaż mi każde słowo, które mogło zranić mojego ojca lub matkę, nawet nie wtedy, kiedy na nich patrzyłem. Pokaż mi każde słowo, które mogło wywołać później łzę, każde moje zachowanie,
które wydawało się, że przyjęli ze spokojem, a potem mogli cierpieć. Przykazanie piąte, nie zabijaj. Oświetlaj, Panie, wszystkie moje działania, które niszczą moje życie i zdrowie, kiedy nie daję sobie odpoczynku, kiedy biegnę za czymś tak gorąco do celu, aby to zdobyć, zapominając o sobie samym. Pokaż mi te momenty, kiedy poprzez nauk niszczyłem siebie. Daj mi zapragnąć walczenia z nałogiem. Daj mi zobaczyć, że jest coś nie tak, kiedy jestem niewolnikiem alkoholu, papierosów, narkotyków, czegokolwiek. Daj mi, Panie, poznać też te momenty, w których to ja byłem początkiem zabijania się przez drugiego człowieka, przez wchodzenia w niego, w te nałogi. Nieraz głupim żartem, prostym słowem, gestem, swoim przykładem. Przykazanie szóste, nie cudzołóż. Oświetlaj, Panie, teraz relacje mojej czystości. Czy potrafię czystość zachować? Czy jestem czysty sam w swoich myślach, w swoich uczynkach, gestach? Czy potrafię panować nad tą przestrzenią mojej seksualności, aby ona także była czysta? Pokaż mi te wszystkie rzeczy, w których jeszcze nie daję rady. Pokazuj mi z łagodnością te momenty, kiedy szukam nieczystości, albo w jakimś obrazie, filmie, albo nawet w rozmowie, w kontakcie z kimś. Pokaż mi te momenty, kiedy wciągam kogoś w nieczystość. Poprzez bezpośrednią relację, poprzez rozmowę. Tylko po to, aby wprowadzić kogoś w grzech, by był mój grzech usprawiedliwiony. Oświetlaj, Panie, szczególnie tę przestrzeń, bo ona jest bardzo bolesna. Przykazanie siódme, nie kradnij. Pokaż, Panie, kiedy wszystkie sprawy, które dzieją się wokół mnie, działy się nieuczciwie z mojej winy. Kiedy potrafiłem przywłaszczyć sobie czyjąś rzecz lub myśl, czyjąś pracę, zabrać jako swoje. Pokazuj mi, Panie, że kradzież jest zawsze brakiem zaufania Tobie. Przykazanie ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu Twemu. Pokaż, Panie, w swoim świetle moje opinie, które wygłaszam na temat różnych osób, moich przyjaciół, kolegów, osoby z mojej rodziny, znajomych, a także spotkanych na ulicy, tych, których zobaczyłem w telewizji, w internecie. Pozwól, abym zobaczył, czy moje słowa nie są dla nich fałszywe i raniące. Pozwól mi zobaczyć, jaką szkodę wyrządziły moje słowa. Nie po to, abym się pognębił, ale po to, abym mógł zapragnąć zaprzestania takich osądów. Przykazanie dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Panie, daj mi światło na te wszystkie spojrzenia, na każdą osobę, której
po prostu pożądałem, już nie seksualnie, ale jako rzeczy. Chciałem ją po prostu mieć. Pokaż mi te wszystkie wydarzenia, w których potraktowałem drugiego człowieka jak rzecz. Byłem gotowy zrobić wszystko, by zdobyć rzecz, zapominając, że to jest osoba. I przykazanie 10, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Daj to światło także na wszystko, co posiadają moi bracia i siostry. Kiedy patrzyłem na nich z zazdrością, miałem morderczą zazdrość. Życzyłem im źle, dlatego że coś mają, a ja nie mam. Tak bardzo czegoś pragnąłem. Pozwól, Panie, by przez to światło, widząc nieraz nawet drobne rzeczy, potrafił się od nich uwolnić. Panie, pokaż mi także prawdę o wszystkich grzechach cudzych. Pokaż, czy potrafiłem stawiać opór grzechowi. Nie tylko we mnie, ale także w drugim człowieku. Czy potrafiłem przeciwstawić się, gdy widziałem zło, czy raczej do zła namawiałem? Czy potrafiłem, gdy był ktoś ode mnie młodszy albo mój podwładny, zabronić mu grzeszyć, czy raczej milczałem? Czy w towarzystwie potrafiłem zezwalać na grzech, czy dla świętego spokoju grzeszyłem razem? Czy udawało mi się pokazywać zło grzechu, czy raczej chwaliłem, że dobrze ktoś zrobił, bo tak należało? Czy udało mi się zapobiec jakiemuś grzechowi, czy raczej mówiłem, że to nie moja sprawa? Czy może pomagałem nawet komuś, żeby popełnił grzech, bo sam nawet nie był w stanie? I żeby nie wyjść na głupca, wszedłem w pomoc w takiej sytuacji. A potem sam grzech broniłem, że tak należało uczynić. Duchu Święty, daj mi odwagę stanąć w prawdzie wobec konfesjonału, wobec kapłana, którego postawisz na mojej drodze, abym mógł przyznać się do tych grzechów, które mi pokazałeś. Daj mi na moment spowiedzi pokój serca, bym umiał te grzechy wyznać tak, jak zostały popełnione, niczego nie tając, nie fałszując, nie łagodząc. Bądź, Panie, ze mną, abym wychodząc od spowiedzi mógł zaświadczyć o światłości, Twojej światłości, która jest ukazującą grzech, ale też pełną miłości i miłosierdzia.